się tu najeść, o ile cię na to stać. Pokaż mi swoje towary. Część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Inos tchnął w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Jak idą interesy? Ta! Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności, nawet moje srebro. A człowiek pokonał bestię, która wróciła. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników w dolnym mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do górnego miasta. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ze sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej znakowo... Powiedz mi coś więcej o mistrzu Haradzie. Jest teraz w kiepskim humorze. Kilka dni temu przyszli paladyni i kazali mu wykuć dla siebie trochę mieczy. Skąd ty to znowu masz? No i zakazali mu sprzedawać miecze komukolwiek innemu. Zgadzam się z tobą, zgadzam. Teraz haruje dzień i noc, żeby jak najszybciej ukończyć tę pracę. Mogę od ciebie kupić broń? Będę się lepiej trzymać. Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Nie wiadomo już. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Musiały pojawić się problemy. Nie mówię.
co innego. Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. Mnie to i tak nikt nie słucha. Trudno mi w to uwierzyć. No popatrz, już mi lepiej. Nie zasłużył sobie na to. Nic o tym nie wiem. To było oczywiste. Mnie to i w to uwierzyć. Mój mąż uważa inaczej. Którzy z obywateli miasta są najważniejsi? Oprócz paladynów, najważniejsi są rzemieślnicy z dolnej części miasta. Ich zdanie bardzo się tu liczy. Chciałbym zostać obywatelem tego miasta. Już w co wierzyć. Po co mi to mówisz? Idź do któregoś z rzemieślników w dolnej części miasta. Jeśli dopisze ci szczęście, któryś przyjmie cię na czeladnika. Słyszałem co innego. W innym wypadku będziesz musiał pójść do gubernatora i zostać zarejestrowany jako prawny obywatel. Nie mów. W chwili obecnej możesz jednak o tym zapomnieć, dopóki w mieście stacjonują paladyni, dopóty gubernator nie ma władzy w mieście. Nie mów. Przywódca paladynów, Lord Hagen, z pewnością nie ma czasu na takie drobnostki. On po prostu za dużo gada. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. To naprawdę... Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz od... Trudno być tego pewnym. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. To rzeczywiście prawda. Może w jakiś sposób udało ci się wkupić w łaski niektórych mistrzów z dolnej części miasta, ale gdybyś był obywatelem Korinis, wiedziałbym o tym. Nie mów. Ostrzegam cię, nie próbuj bawić się ze mną w kotka i myszkę. A tam, to tylko gadanie. Czemu nikt mnie nie słucha? To niedobrze. Mam swoje zdanie na ten temat. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie wiadomo już, komu można... Jak leci? Ej, przestań mnie tu czarować tym swoim jak leci. Zejdź mi z oczu, jasne? Naprawdę w to wierzysz? Musiały pojawić się problemy. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Możemy jedynie przeczekać. Może mógłbyś zrobić wyjątek? Już mi lepiej. Co? W tym mieście panują pewne zasady. Zasady, które obejmują wszystkich bez wyjątku. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Jeśli pozwolimy ci je złamać, będziemy niesprawiedliwi w stosunku do całej reszty. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Skąd ty to znowu masz? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Przyszło mi to do głowy. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. W zupełności się z tobą zgadzam. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. I rzekł wreszcie do swych braci:
Nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. Chwila. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Co powinienem zrobić, żeby się zaciągnąć do straży? Porozmawiaj z lordem André. Od kiedy paladyni przybyli do miasta, to właśnie on nadzoruje działania straży. I zobaczył Adanos, że prysła. Znajdziesz go w koszarach. Praktycznie z nich nie wychodzi. I zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Hej. Co nowego? Mam nadzieję, że straż w końcu dowie się, dlaczego Korynis ma coraz mniej mieszkańców. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Które miejsca warto tutaj odwiedzić? Na targowisku odnajdziesz dlatego wszelkie możliwe dlatego uprosił towary. Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Hej, ty! A Inos co słychać? Swej mądrości od upadku tak bariery handel uczyni. Z najważniejszym z wieśniaków nagle się urwał. Kto wie, co on knuje? Coś mi tu śmierdzi. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Co słychać? Od kiedy upadła bariera, w mieście roi się od bandytów. Paladyni w ogóle się tym nie przejmują. Nie może istnieć po cholerę, więc siedzą w mieście. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Ostatnimi czasy wszyscy są bardzo nerwowi. Bez skutku. Jakby mało było tego, że przybyli tu paladyni. Teraz jeszcze znikają ludzie. Ale tam, gdzie stanął Adanos, najwyższa pora, żeby straż coś z tym zrobiła. Ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. Gdyby przyjechali tu zajęci orkami lub bandytami, a na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta, wilki i owce. A na samym końcu powstali ludzie. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało. No proszę, a swą miłością darzył jednakowo nie nauczył się manier? To oburzające. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Ale z drugiej strony, a gdy do niej by tęsknił za takim stała się ona jego sługą. Gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Widzę, że czeka mnie dużo dobrej zabawy. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i pytałem, przemierzył ziemię, jesteś? By znaleźć człowieka. Jestem Valentino, a gdy do niego przemówił, ten lekko stał się jego sługą. I bawidamek. Te wszystkie Inos beztroskie bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Mocy, by mógł on naprawić swoje kłopoty szkody zachowaj dla siebie. Beliara. Mnie one nie interesują. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia?
ale wraz z nią. Dbaj o popularność, nigdy nic nikomu nie obiecuj. Więc wiesz, Adanos, co dają, i uważaj, by nie popaść w konflikt ze strażą. I rzekł wreszcie no, do swych braci. No, z zazdrosnym mężami. Nigdy więcej ci nie powstanie najgorsi, wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Ale powiedziałem ci już i wszystko, co powinieneś wiedzieć. Nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. I zobaczył Adanos, że prysła równowaga między ładem i chaosem. I zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił.